dzisiejszym Split Second. Ja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam was w Split Second Velocity, epizodzie 8. I wiecie co? Pamiętacie może początek, kiedy to zaczynaliśmy jeszcze? Pierwszy epizod i te sprawy? Ogólnie wszystko było tak wtedy spokojne, nic się nie śpieszyło. Nie no, trzeba się było wtedy śpieszyć, żeby po prostu wyrobić na pierwsze miejsce. Ale chodzi mi o tempo, jakie się tam toczyło. Było tak spokojnie, powoli, a teraz... Wszystko nabiera rozpędu, jest coraz szybciej, coraz więcej emocji. A wiecie, co świadczy najbardziej o tym, że... właśnie ta rywalizacja nabrała takiego tempa? Chociażby sam start. A mianowicie to, że każdy samochód zalicza przy starcie palenie gum. I co nas czeka w tym epizodzie? Wyścig, zemsta z nieba, wyścig, przetrwanie, 25 rywali standardowo oraz wyścig elitarny. No to co, bierzemy się, pierwszy dzień? Niech cię szlak bajoneta. Szczerze, mam już powoli ochotę właśnie zmienić ten samochód na coś znacznie lepszego. Teoretycznie mógłbym dać szansę Cobretti Slipstreamowi, ale z drugiej strony coś mnie odpycha właśnie od tego wozu. A już wolę jakoś specjalnie nie eksperymentować właśnie z tym, jakim samochodem powinienem pojechać, ani nic. Nic w tym stylu, zatem po prostu pojedźmy! Epizod 8! Bajoneta widzę jak zawsze w formie. Aczkolwiek nie wiem, czy już będzie ona w stanie tutaj nadgonić konkurencję. Okej, ostre zakręty, tam pierwsze dwa. Oj, było blisko. A dobra, spokojnie. I już pierwsi rywale skasowani. Oczywiście, wow. Nawet się kolega tutaj załapał. Ała. 2,7 sekundy do pierwszego miejsca, jest spoko. Rozbił się. O, rozbił się. Jak miło. I od razu już pierwsze miejsce. Tylko się nie rozbi. Dziękuję. Wow. Au. To by zabolało. Ale spokojnie, wciąż prowadzę. A rywale są tuż za mną. To też wypadałoby się sprężać. 1,5 sekundy. A, spoko, dobrze wiedzieć. Aha, oczywiście komin się zawali za chwilę, ale ja, jako że jestem szybki, to zdążę. Ale niestety ktoś mnie próbuje tu bezczelnie wyprzedzić. Ale chyba już tego nie zamierza właśnie zrobić. Chociaż może. A może i nie. A może i tak. Nieważne. Po prostu skupmy się na dojechaniu do mety w jednym kawałku. A mam jeszcze dwa okrążenia. Raczej nie plan... chociaż może. Skoro kolega był tak miły i mnie wyprzedził. Wow. Oh yeah. To się długo nacieszyłem. Zaś piąte, trzecie miejsce. A, nie ma tragedii, spoko. Ale skoro kolega był taki miły i mnie wyprzedził, pozwolił mi skorzystać właśnie z opcji zmiany trasy. Dał mi wystarczająco dobry powód. To też myślę sobie... Oh shit! Nie pomyślałem oh shit, tylko... czemu by nie skorzystać? No to co, gonimy lidera ponownie? Wow, 6 sekund! Chociaż, czekajcie, może jakby się uda zmienić trasę? To by nie było głupie? O, właśnie! Powtórka akcji? Jak najbardziej! Sru, poszło z dymem wszystko! Teraz tylko wyprzedzić tutaj panów, żeby mi zrobili miejsce na maner wyprzedzania! Oła! Prawie bym zaraz sam się znowu rozbił. Ale spoko, są dwa złomy! Jezus Maria, na jakim parcie ja cisnę? Dobra. O, dziękuję. Z chęcią skorzystam. Tylko nie wpadaj w poślizg, autko.
Co to miało dać niby? To mnie nie rusza, przepraszam bardzo. Chociaż jakby nie patrzeć, trochę by mi się w auto przydało. Bo widzicie w końcu jaka jest sytuacja. Bynajmniej nie za ciekawa. Dobra, damy radę. Spokojnie, jeszcze nie wpadajmy w panikę. Jeszcze jest szansa na wygranie tego. Hoodshot! Uwielbiam to po prostu w tej grze. I teraz rozbij się. Też dobrze. Dobra, rywale są za mną, ale spokojnie. 1,7 sekundy, czyli może jednak nie aż takie spokojnie. Dawaj, rozpędź się. Jedziesz, go. Wiem, że dasz radę. Wiem, że potrafisz to dla mnie zrobić. Wiem, że potrafisz rozpędzić się w taki sposób i dostatecznie szybko, aby zapewnić mi pierwsze miejsce na mecie. Może tym razem sobie drifty daruję? Nie, driftuj. I... Rozbij się. Chyba ktoś sobie postanowił nie pojechać moim skrótem. To też uniemożliwił mi możliwość zniszczenia go. Ha! Pierwsze miejsce oczywiście, a czemu by nie? No i dobra, teraz zasadnicze pytanie. Ile zostało mi kredytów do zebrania, żeby odblokować kolejny samochód? 80, czyli odblokujemy nowy wóz dopiero jutro. No to co, trzeba się śpieszyć do naszego kolejnego autka? I wziąć się za zemstę z nieba! Oczywiście, Bajoneta, a czemu by nie? Niech cię szlak, Bajoneto. Nienawidzę cię. To czemu ty jeździsz? Nie wiem czemu tym jeżdżę właśnie. Po prostu jakoś mi się dobrze tym prowadzi. Poza tym inne auta nie wiem czemu miały pecha. Nie wiem czy to właśnie klątwa tego samochodu. Tak, znamy ten schemat. Rozwalić helikopter. No problemo, senior. Okej, i widzę, że mamy nocny wariant nowej trasy. Poznanej w poprzednim epizodzie. Z którą przyznam szczerze, że miałem lekkie problemy. Okej, już helikopter zaczął nas namierzać! Ała, nie będzie bonusu za świetną falę! Unikaj rakiet i driftuj, by zyskać siłę. Mam 2 minuty i 5 sekund. No super! Moje marzenie się spełniło! O, dobra, teraz będzie szansa na... O, dokładnie! Odbicie, odbijamy. Uhuhu! Pięknie zniszczony! A czemu by nie? Teraz driftuj! Może będzie jeszcze szansa... Ała! Okej, coś nie poszło. I teraz odbijamy. 50 sekund i już połowa życia helikoptera ubyła. Teraz tylko, żeby niczego nie zepsuć. Bo jest szansa, że teraz naprawdę to wygram. Dobra, spokojnie. Bonus za świetną falę, pięknie, miło mi to usłyszeć. I odbijamy! Ha, jeszcze jedno trafienie i po nim. No nie, no muszę przyznać, że nawet ciekawy tryb, taki całkiem pomysłowy, taki... Można przysiąc, że... Oła! To zaboli! Dobra, driftuj, zbieraj siłę. Chociaż czekajcie, może zdążę. Byłoby fajnie. Byłoby bardzo miło, jakbym zdążył ten. Chociaż chyba jednak mi się to uda. Okej, jest. I odbijamy i wygrywamy. Fuck yeah! Helikopter strącony. Za pierwszym podejściem. Zdobądź 30 kredytów, czyli jutro odblokujemy drugi samochód. Bo wiecie, już 2 wyścigi minęły. Znowu w dość szybkim tempie. Nie no, to w ogóle jakaś magia, że jak mi coś dobrze idzie, to odcinek trwa góra 10 minut, a jak się męczy, to wyrabiam się w te 20. Nie no, nie udało mi się chyba jeszcze przekroczyć długości odcinka 20 minut. Ale anyway, widzimy się już jutro, w dniu drugim, a będzie to wyścig oraz przetrwanie. Zatem trzymajcie się i czołem!